Dzień dobry. Jestem teraz w mojej rodzinnej Świdnicy i pomyślałam, że to jest dobry pomysł, żeby trochę Was oprowadzić i pokazać kilka takich moich miejsc ulubionych. Na pewno pójdziemy do Lumpexu. Pokażę Wam, co robiłam tutaj, jak jeszcze mieszkałam i lubiłam jeść, jakie są dobre rzeczy tutaj do jedzenia. No taki mini przewodniczek. Nie, tego nawet nie można nazwać przewodniczkiem, to jest przewodniczy czuniek. Przepraszam, że mówię do tego mikrofonu, ale po prostu zapomniałam mojego mikrofonu. Zaczniemy od bułki, którą jem na śniadanie. I to jest bułka z piekarni na ulicy Wałbrzyskiej. Zaraz sprawdzę, jak się nazywa i pewnie ja z przyszłości to powiem. Nie powie, bo pokazała. Wałbrzyska 1. Jest tylko jedna piekarnia tam. I tam są takie malutkie bułki orkiszowe i one są najpyszniejsze na świecie. Chodzi o to, że są są takie, wiecie, zbite w środku i to są prawdziwe bułki, prawdziwy chleb. Ja nigdzie takich bułek w Warszawie nie znalazłam. I są no po prostu przepyszne, no to prawdziwa buła. Taka, że na następny dzień nie jest twarda, jeszcze na następny dzień też nie jest twarda, jeszcze na następny nawet dzień możesz ją zjeść i nawet jeszcze na następny. Po prostu wkładasz na patelnię, dajesz trochę wody, pyszna. Pierwszy tip świdnicki, pieczywo, bułki orkiszowe z ulicy Wałbrzyskiej. Wy też tak macie, ale ja w moim domu w Warszawie nie mam telewizora i nie mam kablówki przede wszystkim, więc jak przyjeżdżam do mojego taty, do mojej mamy, to albo na przykład jestem w hotelu, to kocham oglądać kablówkę. Pogoda jest dziś piękna. O, kątek. Ej. I pierwsza rzecz na temat Świdnicy jest taka, że tutaj wszędzie chodzi się na piechotę. To znaczy, no może jak się chce przejść z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, no to wtedy tak i nie ma się czasu, no to wtedy rzeczywiście wybiera się autobus czy samochód. Ale ja pamiętam, jak mieszkałam w Świdnicy, to z moimi znajomymi totalnie łaziliśmy wszędzie na piechotę przez cały dzień. Właśnie z jednego końca miasta na drugi i to było totalnie najlepsze. Patrzcie, jak tu jest ślicznie. Tutaj jest cukiernia Chojeccy, którą ja uwielbiam, w której nic się nie zmieniło od bardzo dawna. Receptury są te same, są przepyszne, kruche rogaliki, eklery. No to jest totalnie wspaniałe, kultowe miejsce. Tutaj za mną jest Katedra Świdnicka, która jest bardzo wysoka i bardzo ładna, więc jak kiedyś będziecie, to totalnie polecam Wam to obczaić, poczekać. No patrzcie, jak to jest cute, w ogóle tego nie doceniałam, jak tutaj mieszkałam. Duża i bardzo ładna. Kochani moi mili, a tutaj jest teatr, pokażę Wam, w którym chodziłam na zajęcia bardzo długo teatralne. O, zobaczcie, tutaj w bardzo wielu spektaklach zagrałam i to był super czas. A tam jest wieża ratuszowa i właśnie trafiliśmy na, co to jest? Hymn Świdnicy. Wow. Mam nadzieję, że nie jest objęty. Znaczy, na pewno jest objęty prawami autorskimi, ale że mi nie zablokuje tego YouTube. Fuj. Kręcę się po tej Świdnicy jak przysłowiowe gówno w Przeręblu, bo wszystko to jest bardzo chaotyczne. Tutaj byłam z moją siostrą, z moją tatą, coś tam, teraz. Wiele się dzieje, ale o gównach mówiąc, bardzo dużo psich kup jest w Świdnicy. Świdniczanie, musicie coś z tym zrobić. Jesteśmy w pierwszej lumpeksowej lokalizacji i jest to mój ulubiony lumpeks. Pokażę Wam teraz moją szkołę. To była szkoła numer 10, która już niestety nie istnieje, ponieważ została połączona z inną szkołą i teraz wszystko jest w innym budynku, ale super mi się tutaj chodziło do szkoły, bo była to szkoła, która była praktycznie przy samym rynku. No i to był super budynek, pokażę Wam go. No niestety teraz już jest troszkę zniszczony, a była tam wielka aula, taka wiecie, drewniana, z witrażami, wielkimi oknami. No super to było. A tu są dziki, ponieważ w herbie Świdnicy są dziki. I one czytają, bo tu jest biblioteka. O, zobaczcie. No i tu była ta piękna aula, no ale teraz to już wszystko jest w niezbyt takim najlepszym stanie. No szkoda. Tutaj jest właśnie biblioteka, tam jest główne wejście, czekajcie. Pokażę wam. Tu jest główne wejście, tu jest biblioteka i tutaj też chodziłam na zajęcia teatralne. Pierwsze to były moje zajęcia teatralne właśnie tutaj. I tam, o, niedaleko mieszkałam kiedyś. Teraz do takiego lumpeksu, którego w sumie jakoś specjalnie nie lubię, ale jest napisane, że wszystko jest po 2 złote, co lubię. Kupiłam kowbojki za 2 złote. Świdnica? Wow! To był najgorszy przewodnik po mieście, jaki kiedykolwiek widziałam. Musicie mi wybaczyć, że to takie było wszystko bardzo właśnie, tak jak mówiłam, chaotyczne, ale po prostu jak jestem w domu, to tak naprawdę 95% mojego czasu spędzam z moją rodziną. Czekajcie na drugą część, bo na pewno będzie. Mam nowe okulary. Są praktycznie identyczne, ale mają tutaj takie ścięte. Chyba fajne. To, co miałam zrobić, chciałam wam pokazać, co kupiłam w tym lumpeksie jednym, o którym wam mówiłam, gdzie wszystko było po 2 złote. Nie kupiłam zbyt wiele, powiem wam szczerze, bo ja raczej staram się robić przemyślane zakupy i czy to jest lumpeks, czy to jest normalny sklep, choć w normalnym sklepie, no to wiadomo, że tym bardziej. Ale w lumpeksie często miałam tak, nie wiem, czy wy też tak mieliście, że jak było tanio, wszystko było po 2 zł, po złotówce brałam wszystko. Dlatego w sumie kupiłam mało rzeczy i pierwszą z tych rzeczy, którą kupiłam, to jest absurdalne, że to wszystko było, każda rzecz po 2 zł. Kowbojki. Przepraszam za takie słabe zdjęcie, ale jak wyszło. Oczywiście są kilka rozmiarów za duże, ale no są po prostu przepiękne. Są teraz po prostu u szewca, więc wam ich nie pokażę na żywo, ale są cudne. I następną rzeczą, którą kupiłam też za 2 zł, była kurtka skórzana, której też mam niestety tylko takie zdjęcie, bo po prostu jest właśnie w pralni i jest prześliczna, no po prostu jest przepiękna. Następną rzeczą jest taki kolorowy szalik. Cudowny, piękny, bardzo mi się podoba. Następną rzeczą jest taka kamizelka, styl mamy, to jest ostatnio mój ulubiony styl, albo styl pani przedszkolanki takiej kolorowej. To jest mój styl. I właśnie co do tego stylu, to kupiłam jeszcze taki sweter, o tutaj z taką myszką. No wspaniałe. No ale to krzyczy przedszkolanka. To krzyczy przedszkolanka. Mami, więc to by było na ten tydzień. Cieszę się bardzo, że mogłam wam pokazać kawałek Świdnicy i na pewno zrobię to jeszcze w przyszłości, bo jest jeszcze trochę do pokazania. Świdnica jest bardzo miła i bardzo was zachęcam, jak będziecie kiedyś w okolicy, do odwiedzenia i w ogóle cały Dolny Śląsk jest śliczny i wszystko tam jest tak naprawdę ładne. I tereny są śliczne i są góry, nieduże, ale są, no po prostu jest ekstra. Widzimy się za tydzień, mam nadzieję. Pa!